Na Dwa Głosy to letnia seria rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Karolina oddaje stery nad rozmową i siada do dialogu z różnymi rozmówcami o przyjaźni, marzeniach, pracy i wartościach. Nowy odcinek czeka na Was w każdy poniedziałek lata. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie oraz Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Asia, jest rok 2018 według moich obliczeń. Myślałam, że teraz. <laughs> nie, cofamy się, jest retrospekcja na start. I ja już się interesuję zdrowiem od lat. I wydaje mi się, że jestem w jakiejś takiej swojej bańce amerykańskich podcastów i jaram się tymi wszystkimi rzeczami i nikt mnie nie rozumie. I wtedy na mojej drodze pojawiasz się ty i okazuje się, że wow, jest taki drugi człowiek, który też w tym siedzi i którego też to interesuje. I to już minęło bardzo dużo lat, ale ja się cieszę, że nam się udało wtedy spotkać, poznać i, i razem sobie ten, ten świat wiedzy i zdrowia eksplorować. Boże jakoś tak mnie to wzrusza, jak o tym mówisz. W ogóle dzień dobry witam serdecznie, Karolka. Dzięki za zaproszenie. Właśnie tutaj z moich estymacji yy, błędnie wyniknęło, że to jest nasze szóste spotkanie, a ty mi mówisz, że to jest ósme albo dziewiąte. To jest, to jest dziewiąte spotkanie. I już teraz właśnie się zorientowałam, że źle policzyłam. się spotkałyśmy w 2019, tak, czyli bo cztery już lata jakby temu. Tak, tak, ja, tak, już, tak. ja już tutaj coś kombinowałam tak, w, w, w studio od roku. Tak, dokładnie. I poznałyśmy się w ogóle, no wiele się zmieniło od tamtej pory. I myślę, że w sumie... Ja tak patrzę bright side of life, czyli w sumie myślę, że na lepsze i jakby dużo rzeczy się po drodze wydarzyło, yy, ale jakby obie jesteśmy dalej tutaj, więc fajnie. Żyjemy, jesteśmy zdrowe, więc to jest wspaniałe. Natomiast nie ukrywam, że moment, w którym ty mnie zaprosiłaś do podcastu, to było dla mnie kompletne przetarcie szlaku i myślę, i jakby no, już chyba kiedyś ci dziękowałam, jak nagrywałyśmy odcinek mm -hmm. o neuroplastyczności, ale yy, no bez dwóch zdań nagranie tych najpierw tego pierwszego podcastu o intermittent fasting, o diecie dla mózgu i w ogóle o takim biohackingu w zgodzie powiedzmy z naturą, a później całej naszej serii Dobrze Wiemy, no to było dla mnie takie wow, ja zobaczyłam, że w sumie może fajnie jest gadać, może ktoś tego chce słuchać, może mogę wychodzić z tym poza, nie wiem, moje mieszkanie i tłumaczenie Maćkowi czy opowiadanie, więc no to było coś super i ja też dzięki temu myślę, że zakochałam się w tej popularyzacji nauki, więc ja tutaj kłaniam się i ci bardzo za to dziękuję. No z przyjemnością. No bo no, naprawdę i jakby teraz wiesz, już minęły lata, a już trochę tych podcastów nagra nagrałam, ale zdecydowanie nagrałam ich najwięcej z tobą, no pomijając audycję tak. w miłansie, którą też teraz no, cieszę się, że, że mogę być gospodynią, yy, więc, więc wspaniale, więc się cieszę, bo dałaś szansę po prostu... No, mam wrażenie, szerszej publice światu, żebym mogła trochę coś poopowiadać. Niektórym osobom się to spodobało i sobie jestem i sobie dalej. Myślałam, polaryzuję. że powiesz, że dam szansę tobie. Chciałam powiedzieć, że tak zobaczyłam w tobie ten potencjał. <grym> ale nie, ale też z drugiej to strony, to my... wiesz, no, pamiętam, że spotkałyśmy się totalnie przypadkiem, bo to tak. w ogóle mega śmieszna sytuacja. Ty przyjechałaś jakby w ramach współpracy z moim mężem Maćkiem, który jeszcze wtedy zajmował się magazynem Craft, takim o slow life, o rzemieślnictwie, o po prostu naturalnych takich kwestiach. I ty też byłaś no, osobą. Dalej Jesteś, która mówi o takich rzeczach. I pamiętam, że przez przypadek gdzieś tam się spotkałyśmy, bo ja nie mogłam wytrzymać i za, za, zagajałam jakieś tematy prozdrowotne. Poszliśmy, pamiętasz, do nadziei w Poznaniu na obiad. No i po prostu. Ja pamiętam, co my, my To było coś bardzo dobrego. Podpłomyk z jakimś tak. roślinnym serem tak, i chyba jakimś tak. takim tempechem zrobionym la bekon. I po prostu pamiętam Ta ten było, dzień. No, bo to żałowe. było bardzo magiczne, ale właśnie też jak sobie myślę o Twojej ewolucji przez te wszystkie lata, właśnie w kontekście nagrywania podcastów, mm -hmm. wypowiadania się publicznie. I pamiętam ciebie, na początku, kiedy bardzo się stresowałaś i nie wiedziałaś, czy to jest dla ciebie i teraz ostatnio obserwowałam, jak mówisz na żywo, zupełnie spontanicznie mhm. ja mówię, wow, moja Asia taka, taka dorosła, taka duża. Ale no, oczywiście, że wiesz co, dużą umiejętnością jest to, wydaje mi się teraz patrząc z perspektywy czasu, że okiełznanie swojego chaosu w głowie, a ja nie ukrywam, że pewnie dlatego te wszystkie praktyki, które są bliskie mi w życiu, czyli buddyzm, taoizm, gdzieś tam medytacja, jest po to, żeby mogła gdzieś uspokoić swój umysł biegający i rozkminiający i wiesz, no tam się dzieje milion procesów. I teraz ja się bardzo cieszę, że ja jestem taka ciekawa świata i mi się chce odkrywać, ale na początku pamiętam, że to było takie bardzo nieokiełznane i nieokrzesane. I nie mówię, że teraz jest mhm. tak, że nie ma entropii, czyli chaosu. I dalej to jest. Tylko wydaje mi się, że przez te lata prowadząc zajęcia ze studentami, czy właśnie, nie wiem, będąc gościnią czy gościem u ciebie i później u innych twórców, którzy mnie zapraszali. Chyba nauczyłam się, wydaje mi się, bardziej precyzyjnie, tak, tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale odpowiadać na pytania i przede wszystkim mówić w zrozumiały sposób trudne rzeczy, bo wydaje mi się, że to jest chyba ten key point, bo naprawdę znam świetnych naukowców, wspaniałych badaczy, ale Czasem trudnością jest przejście na ten poziom taki powiedzmy dydaktyczny. A z drugiej mhm. strony też znam osoby, które bardzo dobrze mówią, są świetnymi mówcami, a jakby nie zawsze musi to iść w parze z merytoryką, więc wydaje mi się, że takie znalezienie tego pośrodku, czego ja absolutnie cały czas szukam, bo to nie jest tak, że ja wiesz, jestem. Nie. Ja teraz na przykład przygotowuję się do Tedeksa na jesień i wiem, że to będzie dla mnie po prostu podkrew i łzy, żeby właśnie jeszcze bardziej prosto, precyzyjnie i obrazowo opowiadać o ważnych rzeczach, ale z takim impaktem, żeby ludziom chciało się coś zmienić. Ale też bardzo fajnie pokazuje, że okej, okay, część z nas ma predyspozycję, część z nas ciągnie do wystąpień od zawsze, mhm. ale naprawdę, jeżeli ćwiczysz, to będziesz w tym lepszy. O, 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 Jak o, 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 ja sobie jest. myślę o swoich, wiesz, jakichś pierwszych nagraniach, wideo na YouTubie, gdzie ja co trzy słowa musiałam robić cięcie, mhm. bo się zacinałam, czy miałam mnóstwo jakichś A y, i, i inne tego typu wstawki, to po prostu. Patrząc sobie z perspektywy czasu, myślę sobie: O, oh, wow, dziewczyno, co zrobiłaś? Progres, twój głos się nawet zmienił. Już nie piszczysz tak ze stresu, tylko jakoś tak jesteś wyciszona albo robisz pauzę. To dla mnie jest niesamowite mm -hmm. w kontekście prowadzenia rozmów. Nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie, że pamiętam, że przez długi, długi czas miałam bardzo silną potrzebę skontrolowania rozmowy, i jak tylko była chwila przerwy, mm -hmm. ja już wiedziałam, co muszę powiedzieć, że musiałam, mm -hmm. wiedziałam, że teraz jest moja kolej, żeby, żeby wejść, żeby to flow płynęło. I z biegiem czasu nauczyłam się, że. Jest przestrzeń na ciszę, a może nie mów nic, tylko poczekaj, czy ta osoba chce się zastanowić chwilę. Może ona tak szybko jeszcze tej myśli nie złożyła. I, i to jest takie no, bardzo kształcące mm -hmm. i też właśnie fajnie jest obserwować i ciebie, i siebie samą na tej drodze takiego też spowalniania w tej, w tej roli tak. prowadzącego. I też mam takie wrażenie, że też się dopiero tego uczę, ale dwadzieścia kilka chyba odcinków może się już mylę, no nie wiem, w każdym, nawet nie pamiętam, ale moja pierwsza audycja w Nuance, która była dla mnie, wiesz, na żywo, pamiętam. z Jurgą, w ogóle pozdrawiam, specjalnie sobie wzięłam, mówi Jurga, chodź, bo się znamy, będzie mi łatwiej i też temat był taki dla mnie bardzo wdzięczny, neuroarchitektura, to odcinało mi głowę ze stresu. I z tej strony, że jakby to jest na żywo, że tutaj goszczę kogoś, kto już jakby też ma doświadczenie w podcastach, z perspektywy tego, że nigdy nie prowadziłam rozmowy, tylko zawsze siedziałam sobie i czekałam na pytania. I teraz autentycznie widzę, że bycie dobrym, dobrą prowadzącą, czy osobą przede wszystkim, która słucha i pozwala temu ekspertowi, czy w ogóle osobie się wypowiedzieć, to jest właśnie robienie tych przerw. To jest dawanie przestrzeni na to, że nie każdy musi mieć taką samą prędkość mhm. swojego flow, tego przypływu. Naprawdę uważam, że czasami nie powiedzieć jest nawet lepiej niż, wiesz, walnąć coś i, i później tym bardziej, jeśli idzie rozmowa na żywo, więc ja myślę, że to jest złoto. I, i rzeczywiście, na przykład ja słuchając twoich audycji, już przecież też stylu, bo nie ukrywam, że wiele, wiele twoich podcastów przesłuchałam, też widzę tą zmianę i jakby ten rozwój na lepsze, intonowanie głosu i jakby chcę to domknąć taką klamrą ze swojego podwórka trochę, że naprawdę jesteśmy w stanie... Posiąść wiele, wiele umiejętności. I oczywiście, że rodzimy się z pewnymi predyspozyc predyspozycjami językowymi, czy tego, jaką mamy erudycję, właśnie sposób, w jaki się wysławiamy, ale naprawdę mózg jest tutaj, jakby polecamy Plag. odcinek o neuroplastyczności. Jest tak plastyczny, ma taką możliwość, jakby kształtowania się i niezmieniania nawet swoich nawyków, sposobów, w jaki mówimy, czy jakiejś takiej prędkości myśli, która przepływa praktykami, czy właśnie tymi rzeczami, które ja się staram tak mocno lokować w życiu, ale naprawdę możemy nawet nie mieć świadomości, że praktykowanie uważności, czy medytacji, czy większa ilość czytanych książek, ale nie tak pod kątem, że muszę. Im bardziej musisz, tym jakby mniej ci to zostanie. Tylko jeżeli coś, coś chcesz poznawać i robisz to spokojnie, z takim, wiesz, taką dbałością o to, żeby to pozostawało w tym robieniu ci frajdy, myślę, że to tak bardzo kształtuje w ogóle sposób, w jaki mówimy, w jaki, się, w, jaki się, w jaki się wysławiamy, ale też tak naprawdę co chcemy przekazać światu. A dotknęłaś też takiego tematu bardzo mi bliskiego, że ja mam wrażenie, że przez większość życia, właśnie tak, mhm. mówię, jakbym była bardzo już leciwą osobą, ale przez większość mojego życia pędziłam, ale też w takim rozumieniu, że pędziłam za wiedzą, mhm. żeby już ją posiąść, bo chcę być tą osobą, która już to wie. Tak. Że nie zgłębiałam tej wiedzy dla samego studiowania, czytania, zastanawiania się, dumania nad tym, tylko już chciałam mieć to odhaczone, już chciałam mieć to przeczytane. Już cały czas było to, wiesz, ma być uh -huh. dokonane, dokonane, dokonane. Uh -huh. I teraz uczę się tego, uczę zdecydowanie tutaj z kontinuum i nie wiem, ile mi to zajmie, I czy w ogóle kiedyś osiągnę jakiś taki stan całkowitego rozkoszowania się tym procesem, ale właśnie proces to jest to słowo klucz, żeby zgłębiać tę wiedzę i cieszyć się samym, samą tak, tą czynnością. Tak, A ty tak. jesteś przecież y, naukowym, coś no, nerdem, nie? Więc jakby ty, ty lubisz tę wiedzę taką po prostu, która jest wokół ciebie i, i ją, mhm. i ją y, wiesz, pochłaniasz, czy, czy też masz tak, że cię ciągnie do tego, żeby o już, to mieć małą palcu Właśnie, wiesz co, tak, jestem nerdem i muszę, muszę po prostu let's face the fact, zawsze byłam nerdem takim może trochę nieoczywistym, bo, no nie wiem, czekałam z lekcji. W sensie, trochę, znaczy <laughs> wybierałam sobie to, co bardzo lubię, i w tą stronę szłam i zawsze to były biochem, powiedzmy, i uwielbiałam też, uwielbiałam też historię i język niemiecki jakoś tak nie wiem. Okay. Ale byłam nerdem, uwielbiałam po prostu się uczyć, ale nie tak, że musiałam to robić, tylko nawet. Wspominając gdzieś tam, wiesz, okres dzieciństwa, zawsze jak tata jechał na zakupy, bo przeważnie było tak, że mama była w pracy, tata też, ale jechał na zakupy takie, wiesz, spożywcze czy coś. tata błagam, przywieź mi jakąś książeczkę. Mm -hmm. Po prostu ja kochałam się otaczać książeczkami, Czarne Dziury i Wszechświat, jakieś książki, o których kompletnie w ogóle tematyce nie miałam pojęcia, ale gdzieś to otoczenie wiedzy, czy to, że mogę sobie wejść na Wikipedię i pamiętam, że to jeszcze było chyba w podstawówce, że sobie po angielsku wpisywałam jakieś hasła, organelle komórkowe i chciałam po prostu się uczyć, poznawać sama dla siebie to teraz wydaje mi się, że Jezu, ja sobie to trochę narysowałam, bo to zawsze było gdzieś tam koło mnie. Ja I, grałam w Simsy i ubierałam i, ale, jakieś bo, bo, lalki. Wiesz, ja, ja, ja też grałam Karola, ja też grałam <laughs> w Simsy i, wiesz, i tego typu rzeczy, ale jakby ta zajawa do nauki myślę, że była zawsze. To było dla mnie coś, co najbardziej mnie jarało. No i jakby to nerdostwo później gdzieś tam się kształtowało przez studia, jedne, drugie, trzecie. I rzeczywiście, jakby dla mnie, teraz się trochę uspokoiłam, i myślę, że też ostatnio o tym z Osianą, jak rozmawiałyśmy w podcaście, yy, mówiłam, że też jest taki moment, w którym ja poczułam, że muszę się zatrzymać, bo cały czas czułam, że kolekcjonuję doktorat, mhm. jedne, drugie, trzecie, czwarte studia podyplomowe, i to jest fajnie, ale to jest trochę o takim budowaniu ego. Wydaje mi się, że chciałam mieć kolejne gdzieś tam dyplomy, kierunki. A zobaczyłam, że tak naprawdę z tą wiedzą, którą już mam, która i tak będzie zawsze nieskończona i będzie niepełna, bo naprawdę stan wiedzy, który mamy na chwilę obecną, jest tylko jakimś punktem widzenia, jest tylko wypadkową tego, co ludzkie umysły na ten moment są w stanie gdzieś tam wytworzyć, spłodzić na podstawie danych, sprzętu, jakichś możliwości technicznych, ale musimy wiedzieć, że to wszystko jest wiesz, to płynie, to nie jest stałe, nigdy nie posiądziemy tego do końca, więc taka takie przyzwolenie na to, że nigdy nie będę wiedzieć wszystkiego, i fajniej w sumie jest mieć ten umysł otwarty, i taki umysł początkującego jakoś mnie tak uwolniło, że przestałam chcieć zdobywać gdzieś tam kolejne dyplomy i być ekspertem w tym, i w tym, i w tym. No i tym sposobem, wiesz, zaczęłam się kręcić wokół neuro i czuję, że teraz, przez to, że tak bardzo to kocham, bo naprawdę myślę, że, że, że to jest największa miłość mojego życia, jakby zgłębianie tych kwestii. Chcę mi się uczyć samej, bez zobligowania, że studia, no to egzamin, to sesja, koloksią. tylko mam ochotę się tego uczyć, teraz chcę się wkręcić, nie wiem, w temat psychosomatyki, to to robię. Chcę się wkręcić w temat neuroprzekaźnictwa, to to robię, czyli przestałam sobie narzucać to, że ja to muszę robić, bo właśnie, wiesz, ta pogoń za, za byciem lepszą. A płynę sobie z tym flow i mam takie z tyłu głowy, że i tak to, co wiem na chwilę obecną, za dwa tygodnie może być już nieaktualne, bo wiesz, trochę się śmieję z tego amerykańscy naukowcy, ale no, sami zobaczmy, jak przeglądamy gdzieś tam newsy naukowe albo posiłkujemy się tym, co mówią za to, że nauki, zobaczmy, jak to się zmienia. Jeśli nie będziemy mieli takiej otwartości na to i tego, że to nie jest stałe, no to wiesz, łatwo w, popaść w taką trochę e, paranoję, więc. No tak, ale jeżeli to się zmienia, to tym bardziej nie pozostaje nam nic innego jak znaleźć przyjemność w tej chwili w tej którą drodze. mamy dzisiaj że okej okay, jeżeli lubię ten temat to będę miała przyjemność z tego i frajdy z tego, że sobie dzisiaj o nim poczytam niezależnie od tego czy to uczyni mnie ekspertem bo wiem, że to nie będzie wiedza objawiona na zawsze i to jest takie uwalniające że wiesz, że nie osiągniesz nic tą wiedzą takiego konkretnego, wielkiego a to jest po prostu dla ciebie, bo lubisz ten temat, to jest proste. Dokładnie i, i też w ogóle tak się naprawdę jakoś to wszystko zbiega teraz, że my dzisiaj o tym rozmawiamy, ja ostatnio jestem cały czas zafascynowana i bardzo wam polecam. Bez względu na to, czy interesujecie się fizyką kwantową, czy nie, jakkolwiek brzmi to yy, uu, spektakularnie. A jeśli nie, to powinniście. A jeśli nie, Andrzej Dragon, który popełnił swoją książkę Kwantechizm wcześniej teraz Kwantechizm 2.0. No, wspaniały nasz młody polski profesor, taki też bardzo z artystyczną duszą, jakby bardzo lubię słuchać jego wypowiedzi, ale generalnie chodzi mi o to, że sposób w jaki on mówi o fizyce, fizyce kwantowej, o tym, że tak naprawdę my wciąż mamy więcej. Pytań niż odpowiedzi, że to wszystko bardzo się zmienia, że dane podejście jest, musi być cały czas otwarte i musimy być też otwarci na to, żeby się mylić, żeby słuchać innych ludzi, żeby podchodzić do pewnych problemów i tematów, właśnie do nauki jako do czegoś cały czas nowego albo takim świeżym okiem. I właśnie, że to jest jakby proces, że to jest nieskończona droga. Jeśli chcemy jakby płynąć z tym i zgłębiać to i rzeczywiście czujemy zajawkę, no to musimy wiedzieć, że to jest po prostu, że to jest taka linia, nie? Że to jest taka linia po prostu bez początku i bez końca. I wydaje mi się, że to jest fajne patrzenie na, na naukę na zgłębianie rzeczy i na to, żeby nie popaść właśnie w taką paranoję, że nie jestem ekspertem. No właśnie to jest bardzo ważny wątek w kontekście bycia ekspertem, mhm. ale to zaraz, bo ja lubię sobie, jak słucham moich współ rozmówców, tak to nazwę dzisiaj, nie gości, to myślę sobie często o takich y, analogiach, że niby rozmawiamy o świecie nauki, mm -hmm. nie? że no, jak, jak zgłębiam tę wiedzę dla siebie, to spoko, ale w momencie na przykład, kiedy miałbym, miałabym tę wiedzę y, szerzyć dalej, mm -hmm. opowiadać o niej, no to już tutaj zaczyna się potencjalnie presja i tutaj ten wątek ekspercki, ale to moment, daj, daj, daj mi sekundę. I pomyślałam sobie, no okej, okay, no ja się nie mogę tak do końca z tym utożsamić, ale pomyślałam sobie wait, Możesz, bo to jest tak samo, jeżeli ja się dzielę jakimiś swoimi przemyśleniami, czy jakimiś swoimi wnioskami, z, na przykład z książek, których czytam. Nie, niby nie z perspektywy mm -hmm. eksperta, ale osoby, która gdzieś tam wpływa na opinię, czy, czy, czy po prostu dzieli się tym, co, co, czego doświadcza, co przeżywa. I to jest dokładnie to samo. Jeżeli ja sobie to czytam i sobie rozkminiam dla siebie, to czuję się bezpiecznie. Ale w momencie, kiedy mam wyjść do ludzi i powiedzieć coś więcej, to zapala mi się lampka, no dobra, ale przecież... To są Twoje przemyślenia w 2023. Jestem przekonana, że jak tego posłuchasz za pół roku albo za rok, musisz sobie, dziecko, co ty widziałaś mm -hmm. o życiu? Dla, jakby, spoko, jakby szanuję, honoruję, to, że to był jakiś tam twój etap, ale myślę, sobie wtedy czy to ma sens? Nawet teraz, jak nagrywam tę serię, nagrywam ją z minimalnym wyprzedzeniem przez mm -hmm. sobie, kurczę, ja tutaj dzielę się swoimi rozklinami. Przecież ja mogę za dwa miesiące już przeżyć zupełnie coś nowego i mieć zupełnie nowe wnioski, i wtedy włączać takiego, może, a może a może nie, a może zachowam to dla siebie, i to właśnie wracając już do tej ekspertkości. Tak samo myślę sobie o was, naukowcy, nie? że jak dzielić się tą wiedzą, wiedząc, że ktoś może trafić, na przykład na ten materiał po czasie i powiedzieć: Nie, pani już nie mówi prawdy, i mieć taki luz z tym. Wiesz co, zanim weszłyśmy na antenę, o tym chwilę porozmawiałyśmy, i też to jest coś, co, co ćwiczę, ale wydaje mi się, że jest już lepiej niż było, bo Oczywiście ja też jakby w ten sposób y, myślałam, nagrywając każdy podcast, nawet wiesz, czy z tobą, czy z innymi y, gospodarzami, ekspertami, czy swoje audycje. Stan wiedzy i w ten sposób też zaczynam swoją książkę. Y, nie wiem kiedy będzie, znaczy książka będzie na jesień, ale już może okay. będzie bliżej niż dalej, że to jest stan wiedzy mój. Na 2023 rok, nie jestem nieomylna, pewnej publikacji mogłam jakby nie dojrzeć, nie doczytać. To jest mój stan wiedzy i możliwie najbardziej rzetelna interpretacja w zgodzie z tym, czego ja się nauczyłam. I teraz oczywiście, że mogą tu się znaleźć jakieś, wiesz, kontrast ze strony ludzi, czy coś, badanie, które będzie kompletnie spektakularne wobec wyników, które ja tutaj przedstawiłam, ale właśnie ta otwartość i też jakby im częściej będziemy mówić o, o tym, mam wrażenie w szerszej społeczności czy ludziom, to gdzieś nam się włączy takie, że jesteśmy tylko ludźmi, możemy się pomylić. To są, po pierwsze, jeżeli mówimy o jakichś kwestiach no nie wiem, lifestyle'owych czy społecznych, to też są nasze poglądy. Gorzej jest, jeżeli mówimy o nauce, znaczy gorzej, może trochę trudniej, bo w kwestiach naukowych pewne rzeczy są bardzo ścisłe. No, fajnie nie robić błędów merytorycznych, tak? Czyli jeśli, nie wiem, wypowiadam się na temat mózgu, no to jeśli bym powiedziała, że mamy 5 miliardów neuronów, a 85, osoba, która tego nie wie... Jakby spoko, nie ale też. ja jako mhm. osoba, powiedzmy, no wykształcona w tym temacie, która chce napisać do ludzi książkę, czyli co do zasady chciałabym się podzielić swoją wiedzą, jakby wpłynąć też na ich poziom rozumienia tematu, no raczej fajnie, żeby tych błędów merytorycznych nie było, czyli mamy 85 miliardów neuronów, przykładowo nie 5. Ale mogą zdarzyć się sytuacje, w których, nie wiem, mój pogląd na dietę, czy mój pogląd na aktywność fizyczną może być na podstawie albo jakichś prac badawczych, które wskazują jeden, jakby nie wiem, obóz, ale też jakichś moich postrzeżeń, więc wydaje mi się, że takie patrzenie na ludzi z, z taką rezerwą wiesz, współczucia, jakby tutaj bardzo dużo po prostu na ten temat ostatnio myślę. Współczucie, zrozumienie, nieocenianie i to, że ktoś, co do zasady nie chce źle, mhm. tylko chce komuś dać jakąś wiedzę, chce w pewien sposób wpłynąć, może na Czy to na... wiara w dobre intencje. Dokładnie, wiara w dobre intencje. I teraz oczywiście, że ja też wiesz, przeżywam stres, bo niedługo ukaże się ta moja pierwsza książka, po prostu no naprawdę z serca i, i zawsze chciałam to zrobić. Chociaż nie, nie spodziewałam się, że to będzie właśnie dla mnie tak trudne, żeby postawić gdzieś taką. Taki znak równości albo też znaleźć taką równowagę pomiędzy eksperckością, a pomiędzy tym, że chcę napisać coś w bardzo zrozumiały sposób, taki, który uderzy powiedzmy w średnią część ludzi z poziomem wiedzy, jakby nie musi to być coś bardzo zaawansowanego, ale też mogę się pomylić. I jakby mhm. chciałabym wiedzieć, że oddaję tę książkę ludziom z taką pewnością, że nic się nie stanie, jeśli ktoś... Wypowie się na jej temat bardziej krytycznie, czy nie przychylnie, bo to też jest okej. Okay. I jakby właśnie to, że tak jest, zaakceptowanie tego daje mi taką dużą wolność, taki luz, że wiesz, wstaję rano z taką radością tego, że to robię, a nie muszę się stresować, że o Boże, nie daj co, ktoś zobaczy, że podgórska tutaj się pomyliła, albo ma jakieś takie, wiesz, poglądy. że ja się bardzo z Tobą utożsamiam i mam nadzieję, że będziesz w tym spokojna i taka pełna akceptacji, bo ja nawet w kontekście tej serii letniej, która mm -hmm. jest dla mnie inną formą, gdzie ja też sobie pozwalam właśnie na to, żeby może więcej powiedzieć, gdzie chcę odejść od tej dynamiki gość-ekspert. Powiem ci, i też się sobie dziwię, że o tym mówię, że ja idąc do studia stresuję się bardziej niż przed moimi normalnymi, w cudzysłowie, nagraniami. Nie mówię o solówkach, bo solówki to jest już zupełnie inny proces u mnie, żeby tutaj w ogóle zaakceptować to, że tej idzie w świat. I to mnie tak, słuchaj, bawi, rozczula, ale też tak, no nie wiem, daje mi bardzo dużo refleksji nad tym, jacy jesteśmy dla siebie krytyczni, przynajmniej jaka ja jestem dla siebie krytyczna. Ja mam takie swoje powiedzenie, że ja się lubię schować za ekspertem. Że ja jakby już po tych latach wprawy no, wiem, że umiem słuchać, ludzie lubią słuchać rozmów, które ja prowadzę, więc jakby zbudowałam sobie tą pewność, no bo też dostaję taki feedback, tak? więc to mnie umocniło. Ja jestem przygotowana, ufam temu, że, że zadam odpowiednie pytanie. Wiem, że ta osoba wniosła tą wartość merytoryczną, i też wiem, że przez to cały odcinek będzie prawdopodobnie odebrany merytorycznie, ale też no, przez, z takim moim, przez taką moją soczewkę, mm -hmm. więc jakby wszystko jest zaopiekowane, bezpieczne. Nie? I nagle, nagle wchodzę do studia, gdzie ja no, nie gwarantuję tej merytoryki, no bo jest pół na pół, a przecież ja nie jestem ekspertem, wiesz, i coś zaczyna cała kaskada myśli, czy jakby, czy ja mam. Prawo się wypowiadać, skoro ja nie mam żadnego papierka w tym temacie, ale wydaje mi się, że mam całkiem ciekawe przemyślenia i zbierałam wiedzę, no ale przecież oficjalnie nie mogę. I znowu to samo, jak powiedziałaś, odbiorcy twojej książki, nie wiesz kto to będzie, czy osoba z tej strony spektrum, czy z tej drugiej strony spektrum. I tak samo się sobie, dobrać, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do merytorycznych odcinków z różnymi naukowcami czy myślicielami, to ta osoba może przyjść tutaj i być rozczarowana. Z drugiej strony wiem, że dużo osób słucha tego podcastu właśnie z uwagi na to, że ja w nim jestem i też jestem za to super wdzięczna i sama to rozumiem, bo ja też mam swoje ulubione podcasty i najbardziej lubię, jak mówi prowadzący, albo właśnie jak ma jakiś solowy odcinek, ale też właśnie włącza mi się takie negacje, jeżeli właśnie te osoby, które lubią ten podcast, że on jest taki w miarę mądry, stwierdzą, że, że ja teraz za dużo mówię. I myślę sobie, Jezu, dziewczyno... Jakby tutaj jest jeszcze dużo tematów niezaopiekowanych. Mm. jakby to jednak jest jakiś lęk przed oceną, a myślałam, że już jestem taka poukładana. Powinniśmy tutaj mieć jako trzecią osobę, wiesz, psychoterapeutkę, <grym> czy zdrowia <jakoś grym> psychicznego, bo, bo ja też jestem w tym procesie i Jezu, w ogóle tak się cieszę, że możemy sobie pogadać. Ja nie czuję się tutaj absolutnie żadną ekspertką w ogóle. Tak szczerze, im dalej w las, tym ja coraz bardziej nie czuję się ekspertką, bo myślę, Jezu, to wszystko się tak zmienia i, i tak naprawdę. Co ja wiem w kontekście tego, co jakby świat ma do zaoferowania. I teraz to, co powiedziałaś, wydaje mi się, że być, wydaje mi się być bardzo ważne, że ludzie postrzegają też ekspertów poprzez papier, no bo wiadomo, gdzieś tam tytuły naukowe, tak. świadectwo tego, że gdzieś tam się uczyło 5, 10 czy 15 lat danej dziedziny, ale naprawdę znam mnóstwo ludzi. Może mnóstwo to za duże słowo, ale sporo osób, które są ekspertami w swojej dziedzinie, którzy są. Nie wiem, czy mogę powiedzieć zajebiści. Możesz. Zajebiści w tym, co robią. A wcale na przykład nie kształcili się w tym temacie. Albo są kompletnymi samoukami. Albo wspaniale się z nimi rozmawia na tematy światopoglądowe, yy, kulturalne. Jak, jakby jak, jakiekolwiek. Są po prostu, wiesz, melomanami. i Widać, jak jarają się muzyką. I wiedzą więcej niż osoba, wydaje mi się, po na przykład, nie wiem, szkole muzycznej, powiedzmy. Mhm. Czy, czy grają fantastycznie na instrumentach. Więc... Trochę powinniśmy chyba, powinniśmy. No, jakby fajnie by było, gdybyśmy czuli taką wolność i przestrzeń, że jeżeli mam ochotę coś powiedzieć światu i ludzie chcą tego słuchać. Oczywiście tutaj pojawia się znowu takie pytanie, żeby to nie były bzdury, no mhm. bo też bierzmy odpowiedzialność za to, tak? Jeżeli ty jesteś osobą, jesteś Karolina Sobańska, ludzie Ciebie znają, lubią Twój podcast, no fajnie też, żebyś brała odpowiedzialność i myślę, że to robisz, za to, co mówisz. Także to trafia do szerokiej publiki, że to, co powiesz w pewnym stopniu, no, wywiera jakiś wpływ na ludzi, więc ta odpowiedzialność jest ważna, żebyśmy tak. ją mieli, ale wydaje mi się, że im bardziej wyciszymy w sobie tego wewnętrznego krytyka i przestaniemy myśleć o sobie, że żeby móc coś powiedzieć wartościowego, trzeba być ekspertem, no to wydaje mi się, że to w ogóle nie tak, że to będzie bardziej leciało z flow, będzie takie prawdziwe i też ciebie to uwolni. I to jest chyba coś, z czym przynajmniej w moim otoczeniu kiedy rozmawiam naprawdę z, z mądrymi z mądrymi z wartościowymi osobami to jest coś z czym się bardzo dużo ludzi teraz boryka. Przed, lęk przed oceną, czyli nawet nie to, że ja się czuję z tym okej, okay, moralnie, etycznie mówię na jakiś temat, jakby chcę się tym podzielić, tylko lęk przed oceną. I ja sama to mam. Teraz w kontekście mhm. właśnie nie wiem wydania książki, że zaraz będzie coś, że nie doczytała, mnie zbyt naukowy, Podgórska się pomyliła. A przecież tak naprawdę Mój tata zawsze mówił w taki sposób, że co się może stać najgorszego, czemu się przejmujesz? To nie jest jakiś wymiar w ogóle aspektu być albo nie być, świata, czy twojego zdrowia, czy twojego życia. Żebyśmy przestali się tak chłostać i tak wrzucać sobie, że coś jest albo niewystarczająco dobre, albo ktoś mnie oceni. No przecież realnie nie, nie przyłoży się to na moje życie. Ale co tobie na przykład w ostatnim czasie, w ostatnich latach, czy nawet teraz na co dzień pomaga, żeby sobie to tak tłumaczyć? Mhm. No, właśnie chyba to, że nic nie jest stałe i że wszystko mija. Uwielbiam myśleć o, o rzeczach jako czymś bardzo nietrwałym i w kontekście tych dobrych rzeczy, i tych złych. Kiedy coś jest dobre, to też staram się tym cieszyć tak powiedzmy. No Eudaimonia, tak? To jest to ch chwalenie i jakby celebrowanie szczęścia, czyli tak po prostu cieszyć się tą chwilą, wiedzieć, że to wszystko jest naprawdę jak pstryknięcie i w kontekście całej długości naszego życia, ale w kontekście w ogóle świata to ile to znaczy i kiedyś pamiętam, że była taka fajna grafika, znaczy zdjęcie, e Twój problem w skali całego świata. Hmm. Wiadomo, Pamiętam że to jest to, nasza to przestrzeń, i nasze podwórko i zawsze bierzemy to mocno do siebie, tak subiektywnie, ale jak sobie myślimy na przykład o jakichś problemach, które, nie wiem, mieliśmy gdzieś tam w czasie szkoły podstawowej czy liceum, jaki duży miało to wymiar, a jak bardzo to wszystko rzeczywiście mija i przestaje mieć, mieć znaczenie, więc lubię myśleć o tym w sposób, że coś mija i dobre i złe. I to pomaga mi się chyba w ten sposób dystansować, że dopóki to nie dotyczy jakaś sytuacja, jakieś zdarzenie, czy jakaś ocena Mojego zdrowia, mojego życia, czyli czegoś, co wpływa jakby na moje kontinuum powiedzmy, czy bliskie mi osoby, no to staram się do tego nie przywiązywać. I też myśleć, że to są jakby jakieś projekcje myślowe, albo moje na temat tej rzeczywistości, czyli mój umysł. Szyję w określony sposób, mi po prostu wiesz, układa mi te sieci neuronalne, układa mi myśli w dany sposób, a mam wpływ na swoje myśli. I myślę, że wiemy to już i z perspektywy neurobiologicznej i psychologicznej, ale ogólnie też wszystkie praktyki uważności pokazują nam, że jesteśmy w stanie zakodować to. Także masz wpływ na to, co myślisz. Więc możesz pomyśleć o czymś bardzo źle i się przestraszyć i w ogóle wiesz, zamrozić, a możesz to puścić. Z drugiej też strony pomaga mi takie myślenie. Nie bierz wszystkiego do siebie, czyli to, co dana osoba myśli na Twój hmm. temat, czy sposób, w jaki tobie się wydaje, że tak. ona Ciebie widzi. Wcale nie musi być o tobie. Wcale nie musi być o tobie. Niedawno wyszło też takie badanie, że co do zasady, my myślimy zazwyczaj bardziej negatywnie, znaczy w sposób mm, taki, który by mówił, że dana osoba postrzega mnie bardziej negatywnie, niż jest w rzeczywistości. Czyli przykładowo ja teraz rozmawiałam z Tobą i myślę, boże, co ta osobańska mnie myśli, że pewnie tutaj się, nie wiem, faflunie, czy w ogóle gadam za dużo. I. W większości, ponieważ też nasz mózg w ten sposób działa, że bad is stronger than good, mamy zazwyczaj te projekcje bardziej negatywne. I to pozwala mi się jakoś uziemić i pomyśleć, że to tylko ta moja głowa i mi mój umysł to podpowiada, że wcale nie musi tak być. Czyli taki powrót do, do takiej pustki i puszczenia tego wszystkiego, że to wszystko minie. Ale to jest też fajne. Nie, nie wiem, czy tego jakoś nie przekręcę, ale że my. Nie przeżywamy tego, co myśli o nas druga osoba, tylko to, co my myślimy, że o nas tak. ta osoba myśli. Więc jest to lekko zaplątane, ale to jest kwintesencja właśnie tej projekcji tego, co nam się wydaje i zazwyczaj jest to naszą niekorzyść, więc warto uciąć po prostu... Tak. sobie taką, ta, ta, takie nakręcanie się, kiedy nam się wydaje, że coś jest takie naprawdę straszne i pamiętam ten twój, nie wiem, czy to był jakiś mem właśnie z tą ziemią, że, że właśnie świat po tym, jak popełniłeś błąd nie, nie tak. zmienił się tak. zupełnie. Że, że, to będzie w danym momencie, na osi czasu gdzieś to się zapisze, ale znowu, jeśli przywrócimy się do tego, kiedy realnie, w jakiej jakby części twojego życia toczy się twoje życie to toczy się w teraz. I ja wiem, że to może brzmieć jak taki slogan, wiesz, z książek Tolle, czy czy jakby, mhm. wiesz, ale rzeczywiście nie masz już wpływu na to co było, nie masz też wpływu tak rzeczywiście na przyszłość samą w sobie, ale teraz jest teraz, więc jeśli będę się skupiała na tym, że staram się wrócić do oddechu, gdzieś tam jakoś tak uziemić się w ciele, przestać się jakby, wiesz, tak nakręcać tymi myślami, tylko starać się włączać taki pusty umysł, no to naprawdę możemy spowodować to, że jakby przestaniemy się tak przejmować. I ja cały czas jestem, właśnie wiesz, też w pracy z umysłem bardzo mocno na, na drodze początkującej, ale myślę, że im więcej daję sobie takiej łagodności w życiu, takiej wyrozumiałości na to, że po prostu więcej czasu dla odpoczynku głowy, dla robienia rzeczy, które mnie cieszą, mniej takiego chłostania siebie, tym łatwiej też mi jest pracować z umysłem w ten sposób. Czyli im mniej jestem na autopilocie i po prostu zapierdzielam, tym, tym bardziej, tym lepiej umiem pracować z tymi kwestiami umysłu, a nie oszukujmy się, że bez tego nie jesteśmy w stanie działać wiesz, wydajnie czy sprawczo jakkolwiek. Jeżeli nie mamy dobrej relacji ze swoją głową i nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zapanować nad tym, wiesz, chroniczną projekcją i gadającą głową, to w żadnym aspekcie życia. Prawdopodobnie nie będzie nam się wiodło dobrze. Super, że o tym mówisz, bo nawet miałam taki pomysł, żeby od tego wyjść w, w naszej rozmowie, że wiesz, my, my zaczęłyśmy mówić na tematy zdrowotne mm -hmm. te 4 lata temu, kiedy jak każda z nas miała jakąś tam wiedzę. Oczywiście ja w swojej głowie myślę sobie lajk, like, podcasty, książeczki i moja pani doktor. No i wtedy nam się wydawało, że już mamy zajawę, no ale minęło, minęły 4 lata. Każda z nas przez, przez te lata dalej zgłębiała wiedzę, i dalej też siedzimy w, w, podobnych, w podobnych klimatach, i dalej nas to interesuje. I tak sobie myślę, że z perspektywy osoby trzeciej, z perspektywy osób, które nas na przykład przez ten czas gdzieś tam obserwowały, czy dołączyły do naszego grona, mm -hmm, mm -hmm. do naszych społeczności, no to jesteśmy jednak osobami. Też nie mówię, że stawia między nami znak równości, ale wiesz, jakby powiedzmy, że, że gdzieś tam się stykamy. Mm. No, te laski wiedzą jak dobrze żyć, te, one mają receptę, one o tym mówią, one czytały te wszystkie książki, one o tym piszą, one mają te swoje praktyki, rutyny i porównywanie jest z rzeczą ludzką i myślę, że na pewno towarzyszy wielu osobom, ale myślę, że właśnie ludzie, którzy prowadzą taki styl życia, o jakim mówimy my od lat, mają wokół siebie taką otoczkę właśnie idealnego lifestyle'u i takiej recepty na to, że tak wygląda to życie, które prowadzi do długowieczności, okay. szczęścia i dobrostanu. I ty mówisz teraz właśnie o, o głowie, bo to jest moja refleksja w, i, i od ostatnich lat, ale szczególnie taka żywa w ostatnim czasie, że no dobra, jakby przeintelektualizowałaś to wszystko, no miałaś te swoje rutyny, które też u mnie miały swoje wzloty i upadki i bardzo to się zmieniło y, w, w ostatnim czasie. Ja wcale nie uważam, żebym w tym momencie, kiedy miałam właśnie idealny, no, użyję tego słowa, reżim, uh -huh, uh -huh. reżim wellnessowy, żebym rzeczywiście odczuwała tą satysfakcję z życia i, i miała poczucie, że ja kwitnę i, i, i jest mi dobrze. Jak, jak było u ciebie przez te ja lata? Tym przybijam ci tak? I Wiesz, że tak jest, bo naprawdę, znałaś mnie w tym momencie, kiedy byłam Największym, powiedzmy, dla siebie samej takim mm, freakiem, jeśli chodzi o ilość uprawianego sportu, wiesz, o taką czystą michę. Co jakby zaraz powiem, że dalej się tego trzymam, powiedzmy, ale magiczną różdżką było dla mnie to, że ogólnie rzecz biorąc bardzo odpuściłam i zaczęłam rzeczywiście słuchać. A tutaj kontakt z moim ciałem był kompletnie zaburzony, po prostu głuchość. Zaczęłam słuchać swojego ciała, czyli wcześniej wiedziałam, że są dobre rutyny, i jakby w ogóle uważam, że posiadanie rutyn, jakichś nawyków, naprawdę nam pomaga, szczególnie jeśli mamy osobowość taką bardziej neurotyczną, jakieś stany lękowe, jeżeli borykamy się z depresją. Ułożenie dnia. W pewien jakiś tam cykl czy schemat działań, określone, nie wiem, okna godzinowe na spacer, na cokolwiek spotkanie z przyjacielem, robienie czegoś do, do pracy zawodowej. Rzeczywiście on ustawia nas w taki sposób, że też pomaga prokrastynacji przykładowo, kiedy, no, a na przykład u osób z obniżonym poziomem dopaminy też tak może być. Ale problem jest wtedy, kiedy te wszystkie praktyki i rutyny ciebie ubezwłasnowalniają. Czyli, nie wiem, jest wyjście ze znajomymi wieczorem o 22, ale na przykład zdarzało mi się też, że nie pójdę, no bo kurczę, ja już o tej godzinie nie jem yy, i też nie jestem i śpiąca śpię. i śpię, rano wstaje o 5 rano na crossfit. Jakby to wszystko już gdzieś tam mam za sobą. I myślę, że fajnie, że tego dotknęłam, bo zobaczyłam, że też robię niby dużo dla ciała i dla umysłu, ale realnie trochę ucieka przez palce mi to życie, które dzieje się teraz, w tym momencie. Dzieją się rzeczy jakieś niezapomniane, wspaniałe chwile, spontaniczne rzeczy, które relacje. wydawało mi się wcześniej, relacje dokładnie, Gdzie, że jestem spontaniczna. To teraz tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze to przede mną, że czuję, że gdzieś tam we mnie drzemie taka dzika aśka. Wiesz, Maciej też <laughs> tak mówi, mój mąż, którego Karola zresztą tak też poznałaś, że. Ta droga bycia bliżej siebie to jest tak naprawdę. No, dla mnie zaczęła się po 30. Teraz mam 36 lat i czuję, że chyba rzeczywiście jestem bliżej tego, co chcę, co lubię, na co mam ochotę. Nie chcę mi się robić treningu, tego nie robię. Chcę mi się zjeść czasami coś słodkiego, to to zjem. Nie trzymam się tak bardzo sztywno swoich zasad, ale one wciąż są w moim życiu ważne, bo. No, bo rzeczywiście lubię jeść w zdrowy sposób, czy kocham się ruszać. Rzeczywiście sport jest na przykład w moim życiu codziennie, ale przyznam szczerze, że trochę bardziej bez planu. A wcześniej było tak, że choćbym wstała z bólem głowy, nogi, czy czegokolwiek, to robiłam trening siłowy, miałam rozpisany plan, że tutaj biegam, tutaj coś, no bo przecież mam astmę skrlową, więc warto dzisiaj te 12 kilometrów, nieważne, że bolą nogi. Dzisiaj kompletnie w ten sposób nie żyję. I dałam sobie większą przestrzeń na taką wolność, na takie poczucie, nawet w kwestiach zawodowych. Co mi się chce danego dnia robić, co nie. Bywało tak i tak w przypadku pisania książki, że nie pisałam przez dwa tygodnie zupełnie nic, bo nie miałam weny, a później siadałam na tydzień i nawalałam po 8 godzin dziennie, bo po prostu płynęłam z flow i przestałam podchodzić do, do rzeczy. Znowu to brzmi tak trochę trywialnie, ale z takimi musizmami. I znowu może pojawić się wiesz, pytanie, no ale jak zbudować rutynę, jeżeli nie mamy tego, wiesz, bata nad sobą i no, z jakąś taką większą, przynajmniej dla mnie, rezerwą i z takim buforem, że. Jeżeli boli cię ciało, jeżeli dzisiaj źle się czujesz, jeżeli masz ochotę pójść na spacer, czyli na przykład chcesz zbudować rutynę aktywności fizycznej, to miej tą aktywność fizyczną w ciągu dnia, ale pokaż sobie różne alternatywy. Aktywność fizyczna to nie jest tylko siłka, czy to nie jest tylko crossfit, czy nie wiem jakiś, wiesz, super zaawansowany bieg. To też może być spacer, czy yoga, czy tego typu rzeczy. Zaczęłam sobie po prostu szukać alternatyw, które ostatecznie mają służyć temu, może czuła się lepiej, ale można znaleźć to na wiele różnych sposobów. Relaks też nie musi zawsze oznaczać medytacji. Relaksem może być też pójście pogranie, nie wiem, we frisbee czy w badmintona z ziomami. A ja wcześniej myślałam, że właśnie muszę mieć ten reżim też taki medytacyjny, godzina dziennie i dalej medytuję, ale z jakimś takim w inny sposób na przykład. Mi się wydaje, że my raczej mówimy do osób, które mają taką naturę Overachievers. Że jakby to jest coś, co jest nam bliskie, że raczej nie, nie potrzebujemy tego bodźca, żeby się mm -hmm. zachęcić do działania, tylko raczej czegoś, co powie hej, hej, jakby to, to jest wystarczająco, nie musisz już robić więcej. I właśnie w kontekście sportu to jest super zmienić sobie to podejście, kiedy Uprawiam ten sport, bo tak, z jednej strony wiem, że to jest zdrowe, tak, jakby to jest też ten czynnik rozsądkowy. Uważam, że to nadal jest bardzo ważne, tak, tak żeby, żeby jednak się nie, nie zapuścić w drugą stronę. Czyli ja wiem, że to jest ważne, ale czy ja dzisiaj mam na to siłę, czy ja mam dzisiaj na to ochotę, co lubię robić, który sport naprawdę sprawia mi mhm. przyjemność, bo tak jak powiedziałeś, tego jest bardzo dużo. Ja pamiętam nawet ostatnio, postanowiłam sobie po latach, że wrócę do tenisa i za każdym razem, kiedy się umawia, umawiałam na zajęcia, z jakiegoś powodu je odwoływałam. Mhm. I pomyślałam sobie, Stara, ty chyba po prostu nie lubisz grać w tenisa. Tylko przez to, że grałam jako dziecko i wydawało mi się, że to będzie takie super dopełnienie mojego zdrowego stylu życia, to bardzo chciałam zrobić z siebie znowu tenisistkę, a pomyślałam sobie, nie, są inne rzeczy. Może to mi się źle kojarzy. Kojarzy mi się z latami szkolnymi, też mm -hmm. z jakąś presją, z jakimś swoim właśnie takim wewnętrznym krytykiem. Tu zrobię dygresję, bo to jest, słuchaj, ciekawe. Może dlatego nie lubię tenisa. Wydawało mi się też, jak wróciłam do tenisa gdzieś tak dwa lata temu, że już jestem na takiej dobrej drodze mm -hmm. mojego ym, właśnie dobrostanu i że już tak o siebie dbam naprawdę. Teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu myślę sobie o matko, to był jednak ten terror nadal, ale dobra, no jest, jest, to, jest to jakaś droga, więc nie, nie oceniam tego. I powiem ci, ja się przeraziłam na tych zajęciach bo pomimo, że była ze mną trenerka, która była nadal no, moją znajomą, no ale nikim, jakimś super bliskim, mhm. ja nie mogłam się powstrzymać i za każdym razem, kiedy coś mi nie wyszło, co w tenisie zdarza się dosyć często, ja na siebie zaczynam krzyczeć. Ja byłam przerażona swoją własną reakcją. Za każdym razem, kiedy coś, wiesz, wyleciało mhm. mi na aut, poleciało w siatkę, czy czułam, że odbiłam mnie tak, po prostu mówiłam do siebie, przeklinałam, po prostu piętnowałam się i nagle zatrzymałam się i po pierwsze się sobie tak. Jest mi wstyd. Więc w ogóle całe szczęście, że tam był ktoś obok, bo mogłam zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. I pomyślałam sobie, laska, ty grasz w tenisa z trenerką, to nie służy niczemu, nie jesteś mistrzynią świata. To ma być po to, żeby ci było miło i żebyś była w dobrej formie fizycznej, a ty jesteś dla siebie po prostu wredna. Mhm. I ja jestem bardzo wdzięczna za to, że ja poszłam na te zajęcia, bo to mi pokazało, ile jeszcze pracy jest przede mną. I mam nadzieję, że właśnie i my, i nasi słuchacze zobaczą, że jeżeli robisz jakieś praktyki dlatego, że ma być ci przez to lepiej, masz być zdrowsza, zdrowszy, masz żyć dłużej i nie wiem, dbać o swoje ciało, czy o swój umysł, no to róbmy to z czułością. Tak, z czułością i też z tym, że ty to lubisz. I to, co powiedziałaś, też mi się bardzo jakoś tak łączy z tym, jak ja podchodziłam do praktyk związanych właśnie z medytacją, czy z uważnością, czy tych wszystkich takich, wiesz, powiedzmy, bardziej kontemplacyjnych. Znowu sobie narzuciłam coś, że ta medytacja musi być jakaś, nie wiem. Super czysta, nie będą przychodzić mi tak. myśli, będzie mi bardzo wygodnie, albo też przecież mówiono, że ma być niewygodnie, że jak siedzisz w to się, to właśnie macie boleć noga, ma, masz czuć dyskomfort, bo to macie, jak będziesz mm -hmm. przywracać do ciała. Więc cały czas szukałam czegoś, po pierwsze, i mam taką tendencję, do szukania tego, że jednak ja nie robię czegoś wystarczająco dobrze, że coś powinno być jakieś. I zaczęło mi się to w głowie rodzić w taki sposób, że ja to muszę robić. Ja to muszę robić na dodatek jeszcze w jakiś określony sposób, i to powodowało, że ja na przykład przestałam siadać tak regularnie do praktyki, jak robiłam to wcześniej. I też rozmawiając z wieloma osobami, które, no, bo naprawdę uważam, że medytacja, czy właśnie praktyki uważności, wyłączanie głowy nawet w metrze, naprawdę nie musimy patrzeć w telefon, możecie sobie zrobić taką praktykę. Często w taki sposób wracam do domu. Kiedyś jedna dziewczyna mnie zaczepiła, że jest moją obserwatorką. Cześć Asiu, nie chciałam ci przeszkadzać. Myślę, boże, musiałam wyglądać jak jakiś freak, bo wiesz, siedziałam z takimi oczami po prostu do ziemi. Naprawdę, możemy znaleźć sobie czas, w którym to może być nasza medytacja, czyli po prostu wyłączenie umysłu nawet na 5-10 minut. I to nie musi być 30 minut wieczorem. I to nie musi być mudra, kadzidło, odpalone świeca, wszystko idealnie i nie będą mi się pojawiały myśli. I dopiero też po jakimś czasie praktykowania Buddyzmu zen czy medytacji zen, zauważyłam, że dla mnie na przykład w ciągu dnia, kiedy jestem zabiegana, i nie zawsze znajdę czas tych 30 minut na praktykę, to naprawdę lepiej jest zrobić ich 5, 10, a nie 30 i sobie później. Mhm. A jeżeli tego nie zrobię, to sobie cisnąć, że jakby co za mnie za osoba, która nie ćwiczy umysłu, jakby wiesz, i to jest właśnie o tym, że jeżeli zmuszamy się do czegoś, albo wydaje nam się, że robimy to niewystarczająco dobrze, albo zaczyna to być nasze takie duties tak jak twoje pójście na tenis no to z siłą rzeczy zabieramy sobie w ogóle frajdę z tego, taką dziecięcą radość, jak po prostu dzieci, które biegają wiesz, bez celu, czy często podoba mi się takie porównanie, że niektóre aktywności, czy aktywność fizyczna, czy właśnie praktyka z umy umysłu powinna być jak taki taniec, który jest zazwyczaj bez jakiegoś Konkretnego celu. Tańczysz, żeby tańczyć. Nie wiem, nie osiągasz jakiegoś, no chyba że, no nie wiem, jesteś na zawodach i tam coś robisz na czas, ale żeby oddać się tej praktyce bez osądzania, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wa ważne, że to robię. Nawet jeśli na, według mojej oceny na poziomie kurczę 2 na 10, ale robisz to i to już jest ta praktyka. Każde siadanie do medytacji, nawet jeśli myślisz, przez te 5 minut o tym, co kupisz w biedrze, ale to jest Twoja praktyka, to jest Twoje ćwiczenie uważności, bo jesteś uważna na to, że myślisz o tym, co kupisz w biedrze, że jesteś tego świadoma, czyli nie działasz już na autopilocie. I, i strasznie się cieszę, że mogę to u Ciebie tutaj powiedzieć, bo, bo mam wrażenie, że to jest coś, przez co boimy się ćwiczyć, czy praktykować właśnie pustkę i, i ciszę, i, i to, co możemy sobie zrobić dobrego w kontekście umysłu, bo mamy na to jakiś plan, bo to mhm. musi jakoś tam wyglądać. A wcale nie musi. I też właśnie, że nie piętnujesz się za to, że ci to nie wyszło, bo wydaje mi się, że to już jest takie błędne koło i to jest jeszcze smutniejsze, że na przykład miałam ostatnio, ostatnio, nie ostatnio, ale to nieistotne, przemyślenia, że właśnie mam taką dosyć negatywną narrację w głowie i ten self-talk negatywny, czyli ta, ta, tego, powiedzmy, wewnętrznego mhm. krytyka. I w momencie, kiedy łapałam się na tym, że mówię o sobie coś nieprzychylnego, to zamiast powiedzieć, jej biedna Karol, jesteś wspaniała, kochana i w ogóle wszystko jest git, to ja mam na siebie zła, że mam tego krytyka. Czemu to zrobiłaś? Znowu to, znowu do uliczki. I myślę sobie, jezu, i wiesz, na szczęście właśnie łapię wtedy ten dystans i widzę wtedy tą Ziemię z perspektywy ym, satelity, i myślę sobie, dobra, tutaj coś poszło nie tak, bo chyba nie o to chodziło w tym, żeby stopować tego krytyka, ale właśnie powiedziałaś. Że chyba, że jesteś na zawodach. I tak mi się właśnie przypomniało, że problem polega na tym, kiedy my mamy całe życie, mańce, jakbyśmy tak, byli na zawodach. I to, ścigasz, no. I to jest coś, co też ja po prostu jakby walczę, to też jest znowu złe słowo, ale tak się staram nad tym pracować. I powiem ci, ostatnio, kiedy czułam już takie zmęczenie, było parę miesięcy temu, właśnie tym, że mówię: kurczę, no mijają lata, a ja nadal widzę, że cały czas się gdzieś tam tyram. Że wstaję i właśnie nie zapytam się siebie, czego ja potrzebuję, tylko wpadam w jakiś taki szał typu: Dobra, to przed wyjściem muszę zrobić to, to, to i to. I to są same, moi drodzy, praktyki mm -hmm. dobrostanowo-wellnessowe. I pomyślałam sobie, dziewczyno, po pierwsze to masz zawód kreatywny, realnie nie musisz tego zrobić do tej pory. Możesz zrobić ze swoim porankiem, co tylko chcesz, a ty naprawdę wybierasz reżim w dodatku jeszcze cały w pudrze i różu, bo to przecież jest i medytacja, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, do czego zmierzam, to to, że. Ostatnio zdałam sobie sprawę, że ja się cały czas zachowuję tak, jakbym zbierała jakieś punkty życiowe za te idealne zachowania, tylko że nikt tych punktów nie liczy. A ja na co dzień tracę. Aż mam ciarki, jak to mm. powiedziałam. I to był dla mnie jakiś taki moment właśnie przebudzenia, że pomyślałam sobie, komu ty chcesz zrobić? Jakby komu chcesz to oddać? Gdzie, jakie zaliczenie w tym momencie oddajesz? Żeby, żeby dostawać właśnie te punkciki. Albo takie pytanie, zobacz, bo właśnie kto punkciki zbiera, doskonale to, to, to określiłaś, ale też w ogóle, gdzie ty się spieszysz? W sensie, oczywiście, że mamy deadline, jest praca i w ogóle, ale co się może stać, jeśli czegoś nie dowiedziesz? Jeśli czujesz, że jesteś naprawdę już na takim skraju wypalenia, a też myślę, że znamy się już, tak jak powiedziałaś, kilka lat i miałyśmy takie momenty, w którym nawet najmniejsza czynność sprawia trudność nie wiem, wyjście z psem, czy napisanie czegokolwiek. I to naprawdę jest sygnał, że już jest, jest tak jak z pragnieniem. Jeśli chce ci się pić, to znaczy, że jesteś już odwodniona. Mhm. I to jest znak, że jakby za dużo sobie narzuciłaś, nawet tych dobrych rutyn. Ja dzisiaj miałam bardzo podobny poranek, bo spotkałyśmy się tutaj przed dziewiątą, wstałam sobie o szóstej, kawka, miałam sobie usiąść do, um, miałam sobie zrobić poranną praktykę jogi, ale tego nie zrobiłam, bo tak wspaniale siedziało mi się i piło kawka na kanapie, potem jak wyszłam z manu, i oczywiście miałam takie, no nie, ten dzień, kurde, miałam to zaplanowane i miałam mieć jogę, no bo później po podcaście z Karolą wracam do pracy, ale nie miałam ochoty na tą jogę. I sprawiło mi to ogromną radość, żeby sobie kontemplacyjnie wypić czarną kawkę, popatrzeć sobie powoli, jak ekspresik mi ją robi, wiesz. I też myślę, że dopiero od jakiegoś roku, czy od, nie wiem, może wyjazd do Portugalii. Sześć miesięcy teraz mieszkaliśmy kompletnie poza miastem, gdzie robiłam swoje rzeczy, a później była tylko natura i to było moje jedyne zajęcie. To wszystko mi pokazało, że z wszystkim zdążę. Jak będę sobie robiła rzeczy, jakby na, na mniejszym, po pierwsze autopilocie, ale na mniejszym takim reżimie, że wszystko musi być odhaczone, tym jestem szczęśliwsza i tym rzeczywiście tego życia doświadczasz więcej, czujesz je mocniej, jakby. No, wychodzisz sobie z tej z takiej klatki, którą sobie sama stworzyłaś. I myślę, że to jest coś, z czym dzisiaj się trochę zmagamy, i też w dobie tego, że wszyscy. Dużo mówimy o well-beingu, i to jest ważne. I owszem, tak jak powiedziałaś, no, trzeba mówić o benefitach ze sportu czy ze zdrowej diety, ale czy nie jest fajnie czasem pójść na wspaniałą pizzę albo zjeść, jak jesteś w Rzymie, to zjeść no właśnie, tak pizzę, czy jak jesteś gdzieś tam, e, zjeść super makaron, czy, czy cokolwiek, co wydaje się, że nie jest jakieś super zdrowe i jest twoim reżimem, który macie uszczęśliwić. Ale ostatecznie życie toczy się właśnie w tym momencie. I też jest to coś, czego się absolutnie uczę, mimo tego, że cały czas wydaje mi się, że o siebie dbam. To ja się totalnie, wiesz, podpisuję pod tym, jak ostatnio zostałam w łóżku z książką i z wodą i nawet z książką, nie książką, coś poczytałam, ale też pamiętam, coś sobie porysowałam, tu nagram komuś wiadomość, gdzie zazwyczaj, nie wiem, nie siedzę rano na telefonie, ale pomyślałam sobie Jezus, jest niedziela i mam ochotę pogadać z moją przyjaciółką i pomyślałam sobie, wow... To tak można spędzać poranek? Przecież to jest ekstra, ale tak sobie właśnie pomyślałam teraz, że jak wspominamy jakieś wspaniałe momenty, to nie myślisz sobie, o, w środę miałam taki bardzo dobry poranek produktywny i odhaczyłam te wszystkie. Jakby nie myślisz o tym, kiedy, kiedy wiesz. Zastanawiasz się, o, jak upłynął mi ostatni miesiąc. To przypominają ci się właśnie te momenty, kiedy się śmiałeś ze znajomymi, pomimo że to było już w porze, w której normalnie śpisz, tak? Albo właśnie jadłaś sobie tę pizzę, pomimo że zazwyczaj jesz zupę i trzy godziny wcześniej. I te wszystkie takie highlighty to są te momenty, kiedy właśnie po pierwsze byłaś tu i teraz, więc banał, nie banał, ale przeżywałaś to dwa, była ta dziecięca radość, był ten taniec, tak? Czyli właśnie tak. pamiętamy te momenty, kiedy właśnie czas dla nas nie istniał, kiedy nie było tej analizy tego, czy ta czynność jest dobra, tylko trwaliśmy w tym szczęściu. I potem to sprawia, że my mamy to odczucie czy wrażenie, że jakieś doświadczenie było fajne albo czy nam się dobrze żyło, że to się, że to się składa z samych takich momencików. Tak, chociaż też, wiesz co, od razu mi się pojawia w głowie coś takiego, że ktoś może słuchać tej rozmowy i myśleć, no tak, tutaj mówią dwie dziewczyny, które powiedzmy są spełnione zawodowo, nie wiem, mają to, to i to jak gdzieś tam ułożone kwestie powiedzmy, no nie wiem, takiej realizacji, samorealizacji, więc wiadomo, jeżeli tego jest za dużo też i, i są tylko te momenty, no bo to, to chodzi jakby też o odczuwanie szczęścia, żeby odczuwać jakąś satysfakcję z odpuszczenia, z właśnie dziecięcą radość, no to muszą być te... Momenty yin i yang, jakby, nie? Czyli wiadomo, że praca jest ważna, trzymanie się pewnych rutyn czy pewnych takich no, ram, wobec których jakby ustawiam swoje życie. Ale mam tutaj na myśli, że no nie wiem, no staram się jeść zdrowo, czy staram się ruszać. To są jakieś takie elementy, które są wpisane, powiedzmy, w moje DNA, tylko też z, tą, z tym takim oknem luzu. Wtedy, kiedy rzeczywiście i znowu tutaj, wiesz, chodzi mi o to, że może się pojawić pytanie i sama to czuję, mówiąc to, że no dobra, ale co jeżeli ja nie czuję tego kontaktu od siebie, że teraz powinnam odpuścić? Kiedy jest ten moment, kiedy odpuszczam za mocno i płynę i nie mm -hmm. wiem, nic nie robię, nie jestem nieproduktywna, nie spełniam jakichś swoich marzeń, które założyłam? A kiedy po prostu robię za dużo? I wiesz, chodzi mi o to, że dzisiaj w dobie tych wszystkich wiesz, książek, po prostu samopomocowych czy coachingowych, tak trudno jest, wydaje mi się, człowiekowi znaleźć tą, tą stoicką drogę. Mhm. Czyli i żyć, i mieć to życie, i się jakby realizować pod kątem społecznym. Przecież wiemy, że ludzie bez kontaktów społecznych, bez bliskich osób, no tak naprawdę to życie się skraca, już nawet myśląc o długowieczności. Ale zarazem też wiedzieć, że produktywność, posiadanie jakiegoś celu, jakiejś sprawczości, to jest tak naprawdę w tak zwanej cebulowej teorii szczęścia to jest taki kor, Czyli dla kogoś to może być cel w życiu, nie wiem, osiągnięcie czegoś, może to być coś zawodowego, no nie wiem, jakaś misja. Czy dla sportowca to może być, no nie wiem, dla himalaisty to może być zdobywanie kolejnych ośmioletosięczników. Jakiś taki cel, który masz i który realizujesz, który po prostu cię też uskrzydla w pewnym stopniu. I wiadomo, i badania wskazują, że, no co ciekawe, większość ludzi, która czuje ten dobrostan, to poczucie, takie prawdziwe poczucie szczęścia, taki kor, który trzyma ich przy życiu, to zazwyczaj nie są to jakieś bardzo duże finanse, tylko właśnie taki sens w życiu posiadania jakiegoś celu. I chodzi mi o to, że reżim to jest coś złego, ale posiadanie celu, czyli coś po co codziennie rano wstajesz i coś robisz, jakiś taki sens życia, bycia to jest tak naprawdę ta podstawa tego, że chyba chce nam się później, te wszystkie inne elementy. Gdzieś tam włączać do codzienności, czyli o siebie dbać. Jeśli nie mam tego sensu, jeśli nie mam tego ikigai, tej, tej sprawczości, jak to ładnie w języku japońskim się nazywa, no to raczej duże prawdopodobieństwo, że nie będzie mi się chciało zjeść dobrze, zadbać o siebie, wtedy też sen kuleje, wszystkie te inne rzeczy. Więc znalezienie tego, no tego koru, tego rdzenia, bez tego zajeżdżania siebie, ale zarazem też. Wiesz o co mi chodzi? Że tak, tak trudno jest to wypośrodkować. My no pokazujemy, w się sensie pokazujesz teraz dwie skrajności, mhm. tak? Albo osobę, która totalnie jakby stoi w miejscu i nie potrafi wyjść z tego takiego stanu zamrożenia, tak. i, Taki osobę, i osobę, która robi za dużo. I myślę, że żadna z tych opcji nie jest dobra. Natomiast ja po prostu myślę, że tak jak ty często mówisz z punktu naukowego, ja mogę powiedzieć z punktu jakichś tam moich wiesz, doświadczeń czy, czy, czy przemyśleń, ja bym to trochę odwróciła. Wydaje mi się, że dla wielu osób. Yy, Patrząc na ludzi, którzy tyle osiągają, w rozumieniu mówisz, no, że to się dla mnie sprowadza do w ogóle wartości w dzisiejszym świecie, że dla wielu ludzi to, jaki styl życia na papierze tak? prowadzę, ja czy ty, może być celem samym w sobie, że myślisz sobie, Super, tak, mm -hmm. masz pracę, która cię spełnia, jesteś, nie wiem, zdrowa, masz znajomych, yy, podróżujesz, robisz te wszystkie codzienne praktyki, yy, czyli właśnie jesteś tym idealnym obywatelem, który i medytuje, i jest zdrowo, i uprawia sport, tak dalej, tak dalej, To może być dla osoby, która rzeczywiście odczuwa jakiś taki marazm. Yy, Przytłaczające, mhm. ale ja my się, myślę, że to, co jest bardzo ważne, to powiedzieć, że możesz być tym idealnym awatarem i nadal nie odczuwać tego sensu i nadal nie odczuwać tej satysfakcji. I to wydaje mi się, że to jest taka fajna lekcja ku przestrodze, że mi się wydaje, że teraz dochodzę do takiego momentu w ostatnich y, miesiącach, w ostatnim roku, gdzie czuję, że, że jestem taka osadzona w sobie, że myślę sobie, dobra, te rzeczy są piękne i wspaniałe i jestem za nie bardzo wdzięczna. To są no właśnie, chciałam powiedzieć, dodatki, mhm. ale to są dodatki, bo. To poczucie sensu, o którym Ty powiedziałaś, to poczucie jakiejś takiej stabilności i tego koru, um, takiej świadomości, że ja dokądś tam sobie zmierzam, gdzieś jestem dzisiaj, że to wszystko ma dla mnie jakiś sens i wiem, co mnie motywuje do wstania z łóżka i że to jest prawdziwe, że to jest z serca, a właśnie nie z ego, nie z głowy, nie z książek. To, to sprawia, że ja rzeczywiście doceniam te wszystkie fajne rzeczy w moim życiu, ale wydaje mi się, że zarówno osoba, która jest na tym, w tym miejscu już osiągania i robienia wszystkiego na 500%, jak i osoba, która jest na 3%. One mogą wykonywać tę samą pracę w poszukiwaniu celu, niezależnie od tego, Dokładnie. czy prowadzą najzdrowszy tryb Dokładnie. życia i wprowadziły te rzeczy. I właśnie dlatego nazywam to rdzeniem i korem, bo w większości jest tak, że jeżeli ty kochasz to życie i masz to poczucie sensu, i masz tą akceptację przede wszystkim, od tego powinniśmy w ogóle zacząć samej siebie i miłość do siebie, i, i naprawdę coraz więcej też myślę na ten temat, że dopóki. Nie lubisz siebie, nie głaskasz, nie zabierasz się na w cudzysłowie na randki, czy nie jesteś dla siebie dobra, to nie możesz też stworzyć mądrego, dobrego, wspierającego związku i romantycznego z partnerem, z partnerką, ale też w kontekście przyjaźni. I może być osoba, która ma wszystko na poziomie, wiesz, materialno, fizycznym, a może być osoba, i zresztą też badania dotyczące szczęścia i, i no właśnie poczucia tego dobrostanu wskazują, że osoby, które mówią o sobie jako najszczęśliwsze, najbardziej spełnione, właśnie nie są tymi, które mają wszystko na poziomie finansowym. Więc jakby tu nie o to chodzi. Tu chodzi o, to, o ten sens, który masz w sobie i jakieś takie poczucie, że jesteś potrzebna, potrzebny. I wydaje mi się, że też taki większy ukłon w kierunku samego siebie i ta większa czułość do samej siebie, która też wydaje mi się, że, że jakoś pojawia się, przynajmniej w moim życiu z biegiem lat, też wtedy pokazuje i ściąga z ciebie to brzemię, właśnie tego narzucania sobie kolejnych rzeczy, bo coś trzeba, bo wypada. I dopiero czujesz ten sygnał z ciała, że moje ciało tak nie chce, że tak jest mi dobrze, że zrób coś dla siebie lepszego. Dzisiaj na przykład nie musisz być super wydajna, czy brać kolejnego projektu za jakieś wspaniałe pieniądze, bo dla ciebie ważniejszy jest spokój i cisza. I to, że pijesz rano kawę bez jakiejś wiesz, linki na szyi, że czegoś znowu nie dowiedziesz. I wydaje mi się, że to jest kwestia, której nie jesteśmy w stanie. Poczuć i zaaplikować do życia z jakiejś książki, z jakiegoś podcastu. No, my o tym teraz mówimy, ale wydaje mi się, że to są jakby dzielimy się totalnie mm -hmm. swoimi spostrzeżeniami, ale to trzeba poczuć samemu na własnej skórze. Wydaje mi się, że każdy w swoim życiu gdzieś być może zetknie się z taką sytuacją, która może go tak trochę otrzeźwić, bo na przykład okazuje się, że jest styczność z chorobą, z czymś cielesnym, właśnie z przemijaniem, z tym, że wszystko, że wszystko jest tylko na moment. I wtedy się tak trochę otrzeźwiamy, że o co chodzi. Po co ja jestem? Co jest moim celem? Co mi daje to szczęście? Bez tego, że nie, jest taka pustka w środku, ale jak gdzieś obuduję się zdrowym mm -hmm. stylem życia, wiesz. Yy, no, dokładnie tak. Ta, dokładnie jest tak jak, tak, jak mówisz, więc ja też się jakoś rozmiękczyłam bardzo teraz, bo, bo jest poniedziałek i nagrywamy to stosunkowo rano, kiedy ja mam dzisiaj jeszcze masę planów i rzeczy, które muszę zrobić i oczywiście nie powiem teraz, że rzucam to wszystko i wiesz, jadę w Bieszczady, ale z jeszcze większą czułością chcę podejść do tych rzeczy, że ostatecznie zrobię tyle, ile mogę i zrobię wszystko dzisiaj, żeby jakkolwiek o siebie zadbać, czyli zabiorę się na spacer, porobię nic, coś takiego, co być może nie mam w planie, ale coś, co da mi tą taką właśnie dzienną radość. Bo to nie są zawody. Bo to nie są zawody i nikt nie zbiera tych punktów. Tak. Tak, i tak jeszcze przypomniało mi się w kontekście tej, tego pośpiechu, że warto, i uważam, że to już jest pół sukcesu, jak się złapiesz na tych momentach, kiedy właśnie wymykać się trochę coś, chociaż może właśnie powinno się wymykać spod kontroli, to dla wszystkich no, osiągaczy, tak, 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 sam, tak, żeby tak. się właśnie rozlało, ale że my mamy taki, ja zawsze się śmiałam, że to jest taki po prostu mental, taki mindset wakacyjny, rodzina na wakacjach, kiedy. Donikąd nam się nie spieszy, ale jednak trzeba ruszać, trzeba jechać, nie? że jest taki po prostu pośpiech i, i zaobserwowałam to parę lat temu no się sobie, wow, jak ja widzę tych ludzi na stacji benzynowej na trasie, jak oni wszyscy są po prostu pospinani, no bo przenoszą sobie ten swój stan codzienny na ten stan w czasie wolnym, no bo nie umiemy inaczej. I tak samo widzę po sobie, że zaczynam się spieszyć na autobus, bo dojechałam na stację i biorę autobus do domu, mówię, o Boże, za trzy minuty, muszę biec, bo kolejny jest za dwanaście. I myślę sobie, laska. Co z tego, że jest za 12, a to sobie postoisz. Jakby jak dojedziesz do domu chwilę wcześniej, to się nic nie stanie. I myślę, że właśnie pierwszy krok to się na tym gdzieś tam złapać i zapytać się, ok, ale czemu sobie. Czemu sobie to robimy? Czemu prowadzimy właśnie taką narrację? Czemu chcemy dalej działać w tym schemacie? No i próbować to zmienić. A te praktyki, o których mówiłyśmy, które tak no, trochę, trochę po nich pocisnęłyśmy, mówiąc kolokwialnie, one też jakby z, z natury są przecież dobre, tak? One mają nam służyć. I tak jak powiedziałaś, dla każdego tym takim momentem oleśnienia może być coś innego. Dla jednej osoby to będzie dokładanie tych praktyk, dokładanie aż się już tak tym zmęczymy, że tak jak u mnie było, że ja stwierdzę sobie, chwila, moment, jakby wcale nie jest mi fajnie i wcale nie jestem spokojniejsza, mhm. tylko ja dopiero jak zrobię te wszystkie rzeczy czy to mam takie, okej, okay, dobra, mogę iść dalej z dniem, bo już spełniłam te wszystkie kryteria, ale dla każdego w innym momencie gdzieś tam się zapali lampka, że o, może jednak mogę pomyśleć o sobie w inny sposób i pomyśleć, postawić siebie na pierwszym miejscu. I właśnie też tak to mówię, przykład, Jezu, znowu takim właśnie frazesem zarzuciła, ale ostatnio byłam na takich zajęciach, tre, nie wiem mm -hmm, czy kiedyś tak, byłaś. Tak, tak, to tam robi się takie powtórzenia różnych ćwiczeń fizycznych, po to, żeby potencjalnie wprowadzić ciało w sen drgania. Ja nie będę to może dalej tłumaczyć, w każdym razie mo można sobie sprawdzić. I, I właśnie pani, która to prowadziła, powiedziała do mnie, że wykonaj tyle powtórzeń, żeby osiągnąć takie 5 na 10 bólu. Ja tak robię te powtórzenie i myślę sobie, ej, ja nie wiem, ile to jest. Mhm. Bo po pierwsze, nigdy nie robię tyle powtórzeń, ile zdecyduję, bo zawsze robię z prowadzącym Instruktorem, nauczycielem, który mówi mi, kiedy zrobić stop, a jako, że robię zawsze na, na, na maksa, no to robię tyle, aż powiedzą, że wystarczy. Czyli nawet boli mnie strasznie i już jest pewnie nad tym 10, ale mm -hmm. próbuję dalej. No wiadomo, to też nie mówię o jakichś ekstremalnych rzeczach. Praktykuję jogę, a nie właśnie jakieś podnoszenie ciężarów, więc sobie nie robię jakiejś wielkiej krzywdy, ale wy sobie sprawę, ja nie wiem, ile to jest 5 na 10. I dla mnie to było na przykład mm -hmm. bardzo odkrywcze, że może podejdę do sportu nieco łagodniej. No i w ten sposób. Obserwujesz siebie w ten sposób, zaczynasz dostrzegać to, że ty przecież jesteś też małym człowieczkiem, który zasługuje na jakieś lepsze traktowanie. I tak krok po kroku, no nie wiem, mi to zajęło te ostatnie lata i zaczynam gdzieś, myślę, wychodzić na taką prostą, że traktuję siebie łagodniej w tym, w tym świecie praktyk, reżimów i, i różnych zaleceń. I jeszcze przypomniała mi się tylko jedna rzecz, jak tu powiedziałaś. Ym... Takie zdanie, które często powtarza mi moja terapeutka, Jak jestem dla siebie właśnie taka bardzo krytyczna, że znowu coś tam nie wyszło, że było niewystarczająco dobrze albo, no nie wiem, nie podołałam. W tym tygodniu nic nie zrobiłam takiego produktywnego. Co byś powiedziała sobie małej, małej Asi, mhm. takiej ma małemu dziecku, czy też mhm. byś się tak opieprzyła? Czy byś bardziej ją przytuliła i powiedziała, że spoko, jakby my nie rozmawiamy? I ja tutaj nie chcę wchodzić w temat, wiesz, swojego małego dziecka, czy tam. Tak. Nie o to mi chodzi, tylko rzeczywiście. Może gdybyśmy bardziej z taką większą przychylnością takiego wrażliwej istoty do siebie mówili, znaczy zdecydowanie wyszłoby nam to na lepsze, ale wydaje mi się, że nie mamy z tym kontaktu. Jeszcze tak pewnie już kończąc, tak. ale powiedziałaś o ciele i też o tym rozmawiałyśmy zanim, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że wydaje mi się, że ja na przykład osiągnąłem jakiś taki stan, no w miarę spoko, jeśli chodzi o praktyki związane z umysłem. Czyli potrafię sobie wejść gdzieś tam w tą pustkę, umiem zrobić odpoczynek dla głowy. Jestem w stanie się zdystansować od myśli. Ale dopiero mi się teraz otworzyła po prostu, e, wiesz, kraina tego, jak bardzo tego nie potrafię i jak tutaj jest wiele pracy. Kiedy zaczęłam teraz przede mną, dzisiaj akurat w poniedziałek, trzecie spotkanie w kursie e, MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction, który mi się bardzo podobał i zawsze chciałam to zrobić, bo, no, bo z naukowego punktu widzenia dużo wiedziałam, ale dobra, zobaczymy, jak to jest w praktyce. No przecież medytuję, no to na pewno będzie super. I to, z czym mam największy problem. To jest właśnie czucie ciała, czyli też to, że robimy coś w jakiejś skali, co nie jest najwięcej lub najmniej, tylko żeby w ogóle poczuć, żeby zrobić sobie praktykę body scan, żeby zobaczyć gdzie ja czuję swoje kończyny, gdzie ja czuję swoje trzewia, czy potrafię pracować z oddechem. To są w ogóle dla mnie rzeczy, które wydaje mi się powinien praktykować każdy. Bo dużo mówimy o praktyce czystego umysłu, o praktyce uważności takiej na, na poziomie myślenia, ale Naprawdę wiele, wiele kwestii, jeżeli chodzi o nasz dobrostan, o to, jak my się czujemy, w jaki sposób w ogóle wychodzimy do świata. Przecież ciało jest tym naszym głównym opakowaniem, w którym mierzymy się z rzeczywistością, jak wiele rzeczy jest w ciele zachowanych i jak bardzo tego kontaktu z ciałem nie mamy. I też dopiero teraz te praktyki, właśnie tego body scanu, czy innego podejścia do ciała, czuję, że jeszcze bardziej zbliżają mnie do tego koru, powiedzmy mojego, niż na przykład takie harpagańskie podejście do siebie znowu. Pod kątem tego, że coś musiałam. Bo gdyby kiedyś ktoś mi powiedział, że będę siedziała przez 40 minut nieruchomo i, wiesz, słuchała jakiejś tam nagranej medytacji i wczuwała się w palce u stopy, w spód stopy i, i starała się wyczuć, ile to jest dużo, ile to jest mało, to, no to po prostu bym się puknęła w głowę. A dopiero teraz, nie wiem, czy to jest mądrość starszych, już wiesz, gdzieś tam czterdziestka niedługo, ale do, dopiero dochodzi do mnie to, że to pozwala mi tak naprawdę bardziej poczuć siebie po pierwsze poczuć się szczęśliwszą, ale też taką bardziej wolną. A wydaje mi się, że ostatecznie w tym wszystkim chodzi o to, żeby po prostu czuć się takim wolnym i, i spełnionym człowiekiem tak bardzo mocno wewnątrz, w środku, i to jest nam maksa indywidualna kwestia dla nas wszystkich. Ale dla mnie to czucie ciała i powrót do tej swojej cielesności i tej fizyczności też jest bardzo ważne w tym procesie. Słuchaj, no, terapeutka zapytała, co byś powiedziała do dziecka, ja miałam się ciebie zapytać, co byś powiedziała do tej Asi sprzed czterech lat, która chodziła na crossfit i była. Czy, ty... Absolutnie dalej uważam, że to jest super tak. jakby dyscyplina tak, czy, tak, czy tak, jakby wiesz, żeby tak. tutaj nie chcę disować, dis tylko no, w moim odczuciu to było takie totalne zatracenie się po prostu w kontekście z ciałem, nie? że czułam, że wszystko inne jest stratą czasu. Co ja bym sobie powiedziała. Zmienisz się jeszcze. Że w ogóle tak, <laughs> że jeszcze wiele, wiele może się wydarzyć, jeżeli przede wszystkim taka otwartość na poznawanie nowych ludzi i na to, że rzeczy się dzieją i zawsze będą się działy, i wszystko jest nieprzewidywalne. I fajnie jest mieć jakiś tam, powiedzmy, obrany punkt, ale nie planować tak mocno i sztywno wszystkiego, bo przykładowo jakaś kontuzja, możecie z czegoś wyłączyć, ale żeby powiedziałabym sobie spokojniej, to. Mamy Asię sprzed czterech lat, mamy Asię dzisiaj. Ja jestem bardzo ciekawa, słuchaj, o czym będziemy mówić za, cztery za kolejne lata. cztery lata. Wtedy już powiedziałaś, że masz lat, więc mogę powiedzieć. Wtedy na czterdziestkę, tak. ja, z jaką mądrością e, pani e, starszyzna no. przyjdzie, bo to jest niesamowite, nie? Jak mnie kilka lat, a ty czujesz się jak inna osoba. Ja przynajmniej tak mam, jak myślę sobie ja o też. tym dzieciaczku, co cię poznało te cztery lata temu. I nie, to jest piękne. Nie, no w ogóle wspaniale. Naprawdę wspaniale cieszę się, że mogliśmy sobie tak porozmawiać o tym procesie i mówię, bez żadnego, nie czujemy się tutaj żadnymi ekspertkami i z jakimś takim podejściem mędrca też tutaj nie, nie wychodzimy do was, ale właśnie z tym, żeby tak się bardziej ukochać i bardziej się przytulić i być mniej dla siebie krytycznym, krytyczną i że tak naprawdę to wszystko, wszystko mija. I dobre niestety też, ale to złe i żeby mieć jakieś takie do siebie duże współczucie. W ogóle wydaje mi się, że czucie współczucia i w ogóle samo pojęcie współczucie tak. jest czymś wspaniałym. Samo pojęcie współczucia i samo współczucia, tak. bo współczucie do siebie. No i pamiętajcie, że nie zbieramy punktów, a ja wyczekuję w takim razie naszego dziesiątego odcinka. Już ten temat ciała zakończył mm -hmm. naszą, naszą rozmowę. On zostaje w mojej pamięci. Będę, będę miała to na uwadze, asi dziękuję Ci nie po też raz dziękuję. kolejny. Dziękuję bardzo. I no nie mogę się czekać, że się spotkamy znowu. No ja Też. Trzymajcie się i dbajcie o siebie. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie letniej serii na dwa głosy. Dajcie znać, czy chcecie, aby taki format rozmów zawitał do podcastu na stałe. A może macie swoich ulubionych gości. Czekamy na Wasze opinie i refleksje w komentarzach na YouTube, Spotify i Instagramie. Do usłyszenia!